superbiegaczy z Afryki? Będzie trudno, ponieważ elita tegorocznego maratonu jest bardzo mocna. Startuje zeszłoroczny zwycięzca, który zapowiada walkę o bardzo dobry rezultat, który jest lepszy od rekordu Polski. Także to jest maraton, wiele się może zdarzyć na trasie. Jeżeli my damy z siebie wszystko, pobiegniemy na swoim poziomie, a nasi rywale troszeczkę słabiej, to jest szansa na to, żeby sprawić jakąś niespodziankę. Przygotowania były bardzo dobre. 3 miesiące, ostatni okres treningowy zrealizowałem bardzo dobrze. Nie były to wymarzone przygotowania, ponieważ nie byłem w wysokich górach, ale byłem w Hiszpanii, uciekłem troszeczkę od tej polskiej naszej mroźnej zimy. Na treningach to wygląda bardzo dobrze. Trzeba to oczywiście jeszcze zrealizować na biegu, jaki będzie w niedzielę. Jest to dystans maratoński, więc bardzo długi dystans, na którym wiele czynników musi się zgrać, aby ten wynik na mecie był bardzo dobry. Z tego co wiem, to w tej Hiszpanii poza jedną infekcją, która grypowa pewnie chyba każdego w Polsce dopadła, to miałeś zdrowie znakomite. No tak, nie mówi się często o tych takich małych przeszkodach, które spotykamy na swojej drodze. Liczy się ogół, czyli ta całość tych 3 miesięcy ostatnich, jestem z nich zadowolony. Na pewno to lekkie zapalenie oskrzeli, które przechodziłem w Hiszpanii, ma jakiś wpływ na moją końcową dyspozycję, ale staram się o tym nie myśleć, ponieważ na treningach ostatnich to wyglądało już bardzo dobrze, więc jak będę pozytywnie patrzył na to, że jestem w stanie podejść w niedzielę dobrze, w co bardzo wierzę, to powinno być ok. Z tego, co zobaczyliśmy podczas prezentacji trasy, ona będzie chyba w tym roku wyjątkowo szybka, bo nie będzie tych korytarzy powietrznych z wiatrem w twarz w Wilanowie, a na dodatek jeszcze się zanosi na dosyć niską temperaturę, około 13 stopni, to pewnie będzie się czuł w tym jak ryba w wodzie, w odróżnieniu od biegaczy z Afryki. Jeżeli, tak jak powiedziałeś, nie będzie wiecznie, to dajemy sobie dużo większą szansę na pobicie swoich rekordów życiowych czy uzyskanie bardzo dobrego wyniku sportowego. Mamy 2 podbiegi na trasie. Ja obecnie nie jestem z Warszawy, więc trudno mi ocenić, czy te podbiegi są rzeczywiście bardzo mocne, czy nie. Jeżeli zawodnik jest przygotowany siłowo do dystansu maratońskiego i energetycznie, bieg jest prowadzony w równym tempie, a on jest, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo dobrze przygotowany i nie ma tego wiatru, to jest duża szansa na to, że osiągnie bardzo dobry rezultat. I ja liczę na to, że my Polacy pobiegniemy bardzo dobrze, mistrzostwa Polski w maratonie będą stały na bardzo wysokim poziomie i padnie nie jedna kwalifikacja olimpijska. No właśnie, kwalifikacja olimpijska, czyli wynik 2:11, dla Ciebie nie nowość, ale pewnie na trochę szybszych trasach. Myślisz, wierzysz w to, że akurat tu się może w niedzielę udać zakręcić wokół tego wyniku 2:11? Tak, wierzę, muszę w to wierzyć, ponieważ trenujemy ciężko, aby osiągać później te rezultaty. Nikt nie trenuje, nie męczy się na treningach tylko po to, żeby w ostatnim okresie próby odpuścić, tak? Więc jakbym tutaj przyjechał bez wiary, no to mógłbym tak naprawdę zostać w domu. Więc wierzę w to, że pogoda nam dopisze, że pacemaker wywiąże się ze swoich zadań, że ja będę czuł się bardzo dobrze na trasie w niedzielę, nie będę miał żadnych kłopotów na przykład żołądkowo-jelitowych i będę mógł się cieszyć z dobrego wyniku na mecie. Ubiegłoroczny zwycięzca, który jest tutaj również, Ezekiel Obuomolo, zapowiada wynik niesamowity, 2:07. Ty go znasz, na wielu trasach go obserwowałeś. Czy myślisz, że to jest dla niego realne, żeby tu w Warszawie osiągnąć taki rezultat, tak jak podkreślałeś, że to jest powyżej rekordu Polski? Czy jest to doświadczony zawodnik, który rekord życiowy ma na poziomie 2:08. W zeszłym roku też wygrał ten maraton. Zna trasy w Warszawie. Niemniej jednak jest to atak na jego rekord życiowy, a rekord życiowy naprawdę w naszym wieku nie bije się łatwo. Także jeżeli zawodnik mówi o tym głośno, no to musi być dobrze przygotowany. Chińczycy oczywiście mają taką tendencję troszeczkę, lubią przerysować swoją obecną dyspozycję i zawsze często mówią, że biegną na bardzo wysoki wynik. Zobaczymy, no, czas pokaże. Jest to zawodnik, który ma podstawy, na papierze wygląda bardzo dobrze i na pewno, jeżeli on zapowiada walkę o wynik, to może być go na to stać. I na koniec, co byś doradził tym takim biegaczom amatorom czy półamatorom, jak spędzić te ostatnie 48 godzin przed startem, bo zdarza mi się, powiem Ci uczciwie, że niektórzy jeszcze próbują majstrować coś przy formie, mimo że to już jest właściwie tuż przed startem. Tak jak powiedziałeś, nie jesteśmy w stanie już
na 48 godzin nic wytrenować. Powinniśmy tak naprawdę zadbać o tą higienę życia, czyli o odpoczynek, o sen, o nawodnienie, o zregenerowanie się, o przygotowanie mentalne do tego biegu, bo jest to naprawdę morderczy dystans 42 km. Także tutaj skupiłbym się na takich swoich nawykach codziennych, na prawidłowym jedzeniu, które nam nie szkodzi, które mamy przetestowane, sprawdzone, żebyśmy już nic nie wymyślali nowego, a raczej szukali tego, co się zawsze sprawdzało i naprawdę zadbali w ostatnich 48 godzinach o wypoczynek. A ty jesteś zwolennikiem tej diety bez węglowodanowej na te, powiedzmy, tydzień przed startem, żeby później zmagazynować więcej tych węglowodanów w wątrobie, w sercu, w nerkach? A to różnie z tym bywa, z tego względu, że jest to troszeczkę ryzykowna dieta. Raz ona się sprawdzi i bardzo dobrze nas zabodźcuje, a raz się nie sprawdzi, maraton nam nie wyjdzie. Ja osobiście zrobiłem 4 takie diety w swoim życiu i 2 razy mi maraton wyszedł i 2 razy nie wyszedł, czyli po 50%. Także jeżeli chodzi o to bieganie amatorskie, to naprawdę nie polecam. Myślę, że jest to niepotrzebne dla takiego biegacza amatora, dla którego to jest pasja, dodatek do życia, sport, rywalizacja na swoim poziomie amatorskim, często ze znajomymi, samorealizacja własnych celów, swojego biegania, realizacja swoich marzeń. I szkoda byłoby ich wynik zaprzepaścić taką ryzykowną dietą, więc nie polecam. Dziękuję serdecznie, powodzenia życzę. Jednak jeden podbieg, czy 2 podbiegi na pewno zapamiętam, jest to Agricola i Belwederska, więc jeżeli Tamka jest taką drugą belwederską, to na pewno podbieg jest bardzo wymagający. No właśnie, ale powiedziałem, mówimy tutaj cały czas o walce o tytuł mistrza Polski, to kto będzie największym konkurentem w walce o ten tytuł? Myślę, że wszyscy stający na starcie mają szansę na ten tytuł mistrza Polski. Poziom jest zbliżony. Mariusz Giżyński, doświadczony biegacz, Arkadiusz Gardzielewski, doświadczony maratończyk. Wiem, że drugi maraton Adam Nowicki będzie bieg, który też pokazuje często duże serce do walki i pazur na trasie. Także każdy z tych z czołówki stający na starcie walczy o ten tytuł i wszystko jest możliwe. To jest maraton. Łatwiej, naprawdę dużo łatwiej przewidzieć możliwości zawodnika na półmaratonie czy na 10 km, a maraton jest taką specyficzną konkurencją, że bardzo łatwo niespodzianie. Właśnie, to czego w praktyce sam po sobie oczekujesz, jeżeli chodzi o ten maraton? Ja oczekuję po sobie tego, że życzyłbym sobie tego, żeby biegło mi się komfortowo i żebym nie miał żadnych problemów żołądkowo-jelitowych na trasie. Jeżeli maratony mi z reguły nie wychodziły, to ze względu na kłopoty żołądkowo-jelitowe. Jeżeli uda mi się, mam nadzieję, tych spraw uniknąć na niedzielnym maratonie, to jestem dobrej myśli. A czy jeżeli chodzi o takich właśnie najlepszych biegaczy jak ty, czy to też jest tak, bo wiemy jak maratony wyglądają, czy w okolicy jednej, 2/3 dystansu następuje taki główny kryzys, czy tych najlepszych to nie dotyka? Dotyka każdego tak naprawdę. No, jeżeli biegniemy, umówmy się, jeżeli biegniemy na 95% swoich możliwości przez tak długi okres czasu, to naprawdę najtrudniejsze. Haile Gebrselassie, ostatnio Kipchoge, rekordzista świata, też powiedział, że on łapie kryzys często na 37 bądź na 39 kilometrze. Jak bił ten rekord świata, no to ostatnie 3 kilometry bardzo ciężko było mu utrzymać tą prędkość, więc ci najlepsi charakteryzują się tym, że ten kryzys jakby mają później dużo, tak? Niewątpliwie fajnie by było męczyć ostatnie 3, 4, 5 kilometrów, a nie 10. To życzę Ci, żebyś do nich wszystkich dołączył. Też, tak. Życzę sobie, żebym męczył dopiero dystans maratoński od 37 kilometra, a nie od 30. Super. Dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich startujących w Warsaw Orlen Marathon. Mam nadzieję, że wszyscy dobiegniecie w niedzielę do mety uśmiechnięci, w pełnym zdrowiu i będziecie zadowoleni ze swojego wyniku. Trzymam za Was kciuki. Mam nadzieję, że będziecie trzymać za nas. Życzę Wam udanego biegu. Ja jeszcze tylko chciałem się Ciebie zapytać właśnie od spraw żywieniowych. Co byś polecał tym, którzy pierwszy raz debiutują w ogóle w tym
maratonie. Tak, zjeść sprawdzone śniadanie, które mamy sprawdzone, nigdy nie nam nie szkodziło przed różnego typu zawodami czy ciężkimi treningami, czyli nie szukać czegoś nowego, a bardziej swoje nawyki żywieniowe wprowadzać te, które zawsze się sprawdzały. A na trasie? Na trasie na pewno dbać o nawodnienie. Woda jest zdecydowanie lepszym, że tak powiem, i większym gwarantem tego, że nie będziemy mieli różnych kłopotów niż te izotoniki, których często nie mamy sprawdzonych, tak? Więc na pewno jakiś żel energetyczny do kieszonki plus woda na punktach. A ty korzystasz mniej więcej tak, jak organizm ci podpowiada, czy... Ja mam sprawdzone swoje metody, korzystam zazwyczaj z trzech żeli energetycznych na trzech punktach i piję wodę bądź bardzo mocno rozwodniony izotonik. Nie, no to biorę, no to zadanie ma u mnie żel energetyczny. Tak, dokładnie. Okay. Dziękuję bardzo. Ja ci życzę powodzenia, no i mistrzostwa. Dziękuję. Mam nadzieję, że będziesz na podium. Dziękuję bardzo.